Jak wasz nastawienie na tyle turniej, panowie, jesteście gotowi wygrać się pieniądze, zdobyć sławę, nie pokazać siebie jak idioci kompletni? To będą kabanosy? Nie. To mi się nie chce. Co ty z tymi pieniędzmi robisz? Oddaj to. Biorę je. Ty je odkładasz sobie na bok? Nie, zostawcie moje pieniądze. Ale tańczy, postroję parę tańczy. Co ty robisz, was? Tańczy. Tak mu na garbu pojadę, tak garbie będę jechał. Zostaw mnie. Garb się dalej. O. O. Przestań, Boże! Lubisz żabiotka? Lubię. No to dawaj. Ty patrz, zobacz na cień. Ty drucha w sobie masz. Ej. Na koniec świata i do twojej starej. Ej, starczy się zmieścisz, kurwa, w dziurach w jego ręce. Ja pier... Masz jeszcze bok, więc tam masz trochę więcej miejsca. On ma zajebiście, jak weźmiesz sobie szejka z maka, to od razu mu słomka przez rękę wystaje. Może od góry go złapać. Nie bądź taki smutny, co taki przybity chodzisz. No, spokojnie, wojna, co ma wisieć, nie utonie. Patrz, jakie mam skino. Hej, macie jakieś baterie? Tu mam, dupie. O, daj chudy trochę. Daj, pakuj się. Kurwa! Pociągnij za sznurek. Już? Ciągniesz? A, tu masz. No. Taka żabaś nie zmieści w kadrze, Marcin. No nie zmieści, widać tylko twoje nogi. No to czekaj, kucnę. Nie widać, dalej cię. O, czekaj. O. Teraz jest dobrze? Ta, super, zajebiście, no. Siema. Oddaj te pieniądze. Nie oddam. Oddaj te pieniądze. Odpowiedź C. Odbyt. To jest D. To odbyt, odpowiedź. Praczu padł. Wyłaź praczu. Hej, to jest twoja matka. Pieniądze. Kto z nas nie kocha pieniędzy? Witam was serdecznie w teleturnieju, gdzie do wygrania jest równy 1 000 000 złotych. Ja nazywam się Dawid, inaczej Elmo, a przed państwem teleturniej Postaw na milion. Poznajmy naszych pierwszych uczestników. Cześć Pidrocha, cześć Bugi. Jak się czujecie dzisiaj w teleturnieju, gdzie możecie zgarnąć równy 1 000 000 złotych? Zajebiście. Pewnie z tymi pieniędzmi w ogóle nie wyjdziecie. Jesteście gotowi na pierwsze pytania, na pierwsze kategorie? Jesteśmy gotowi, Bugi? Tak. No dobra. Tak więc zaczynamy! Postaw na milion! Te całą sławę wygrano, na co przeznaczycie? Na moją postać, Metinie. A ja pójdę ćpać. Kategoria! Narzędzia pracy, seriale. Na serialach się nie znam totalnie. Znaczy ja trochę kojarzę seriale te poprzednie, ale jeżeli... Ale w jakim sensie narzędzia pracy? Kurwa, masz kategorię do wyboru, no. Dawaj, nie wiem, narzędzia dawaj. No dobra. Oto odpowiedzi. Batutą, szpicrutą, uwerturą, partyturą. A pytanie brzmi... Co? Partyturą. O chuj chodzi. Czym macha dyrygent? Batutą, szpicrutą, uwerturą, partyturą. Czas start, batuta. Macie minutę. Albo partytura? Batutą. Nie, chyba batuta. Batuta jak chuj, dawaj dobra. Wszystko na batutę. Przenoś te pieniądze. Przenoś razem, macie minutę. Nie, ja wchodzę na stół, pierdolę to. Czy jesteście pewni sobie w odpowiedzi? Myślicie, że znacie tę odpowiedź i w ogóle wiecie, kim jest dyrygent? Nie wiem, kurwa. No. Sprawdźmy wasze odpowiedzi. Pieniądze wracają do was! Brawo! Brawo! Dobrze, Bugi, brawo, brawo, brawo. Co, musimy teraz ten milion znowu przekładać, tak, kurwa? Tak, na środek, tak. Ja pierdolę. Może zostawcie je na te pierwsze odpowiedzi i później będziecie przekładać na inne. No, to dobra, dobra, to jak stres? Zszedł trochę? Przeczytałeś odpowiedzi, to aż mówię, dobra, idę do domu. Ja też to samo, ja. No, kurwa, już się boję po pierwszym pytaniu. Oj, spokojnie. Kategorie dla was. Ludność i koziołek. Ja pierdolę. To jaki koziołek? Matajek? Ludność i koziołek? Ten koziołek jest jakiś podchwytliwy trochę. Że baranek w ścianę? Ludność i koziołek. Ludność to ludność. Ludność? Kategoria ludność. A oto odpowiedzi. 25, 30 milionów, 35, 40 milionów, 40, 45 milionów, 45, 50 milionów. I zaczyna się od 35 do 40, tak? 25, 30, 30, 35, 35, 40, 40, 45. Pojebało mi się trochę, ale dobra, chuj tu. Ile na ten moment wynosi populacja Polski? 25, 30, 30, 35, 35, 40, 40, 45 milionów. Kurwa. 35, 40. Jesteś pewny? No 38 milionów, nie? Na ten moment. No kurwa, no tak. Na XD. A ciekawe, czy osoby... się liczą. Chyba, kurwa nie. Ale odpowiedź jest mieszkańców Polski, tak? Tak, populacja Polski. Na ten moment. Nie mów na ten moment, bo się stresujesz. Takie jest wasza decyzja, tak? Końcowa, więc nie zmieniacie już. Wszystko albo nic, kurwa. Okej, także czas, stop. 30, według was 8 było milionów, tak? Chyba nie mów takim tonem i chuju jebany. Ja bym powiedział, że 36. No to chuj, takie są tyle. Macie coś dodatkowy czas, raz na całym teleturnie 30 sekund dodatkowe macie. Możecie wziąć dodatkowy czas, jak potrzebujecie. Kurwa, nie wiem, spłodzimy parę osób, czy jak? W takim razie poznajmy wasze odpowiedzi. Padnie jak chuj. Nie, cicho. Pieniądze wracają do was, proszę bardzo. 37 i chyba 600, coś takiego, wokoło milionów jest teraz w Polsce. Także słuchajcie, na razie macie cały milion, jest po drugim pytaniu, także jest dobrze. Nie spodziewam się po takich, a nieważne. Kolejna kategoria dla was. Królewski małżonek i symbole. Symbol może, co? Królewski małżonek, co to kurwa jest? Królewski małżonek. Nie no, kurwa, ja nie znam żadnego. No, kurwa, będą pewnie nazwiska jakieś. No i bierzmy symbol. Symbol? No ja myślę, że symbol, bo ja nic nie wiem. Dobra, symbol dawaj. Symbole? 100%? Tak, tak. Okej. Okay. Odpowiedzi to Mateusza, Łukasza, Jana i Marka. A oto pytanie. Ewangelia. Ja pierdolę. Orzeł jest symbolem którego ewangelisty? Mateusza, Łukasza, Jana czy Marka? Czas start. O kurwa. Kurwa, orzeł. Orzeł jakiego ewangelisty jest? To dajemy. Skąd mam wiedzieć? Mateusza bym nie powiedział. Co? Nie wiem, dał Łukasz, Marek. Ja bym powiedział Łukasz. To chuj, wszystko na Łukasza i jebać. Kurwa, nie! Lepiej tak nie róbcie, powiem wam, nie róbcie tak wszystkiego. Rozdzielcie sobie kurwa, to. Nawet jak nie jesteście sypialni, dajcie po prostu na 4 albo na 3, no. Nie robimy tak. Dajmy wszystko poza pierwszym. O. Wszystko poza Mateuszem? Tak. W sumie Mateusz nie jest taki święty. Kurwa, nie no, Marek nie będzie jak chuj. Pierdol no to, tego Marka. Jak nie ma Mateusz, to Marek też nie. Mój stary nie jest orłem, kurwa, dawaj na... Kurwa, dajmy po jednym tutaj. Nie, kurwa, weź zostaw tego Marka. Rozbiliście, bo już czas minął. Nie, bierzemy dodatkowy czas, kurwa. No proszę bardzo, 30 sekund macie dodatkowy. Co? Kto? Jesteś pewny, że Łukasz? Nie wiem! Ja nie słyszałem świętego Łukasza, kurwa, w kościele. Ja pierdolę. Ja słyszałem Jana. Dawaj tagi, chuj, o. Postawiliście na Łukasza i Jana. Czemu na Jana? Masz, tak. Dobra, Bugi, wy kurwie. Na jeszcze siebie tak się podstawię, kurwa. A. No nie dawaj, kurwa. Koniec, koniec, już. Jak będzie ten, to trudno. Czas stop, czas stop. Postawiliście na 3, na 3 jednak. Okej, dobra. Nie kojarzę świętego Łukasza jednego. Kurwa. No dobra, w takim razie sprawdźmy wasze odpowiedzi. Jak będzie Marek, to dzwonię do ojca, że jest orłem. O, proszę bardzo, pieniądze wstają do was. Bardzo ładnie. Święty Jan jako orzeł. W ogóle mnie rozwaliło, tak powiedziałeś, że święty Łukasz nie istnieje i w ogóle trzeba się nie w kościele nigdy. Kolejna kategoria. Północny skraj zodiakara. Zodiakara jak chuj. Nie biorę żadnego północnego skraju. Ale jesteś zodiakarą, ja wiem o znakach zodiaku. Chyba że będzie jakiś z naszych, to zajebiście. O, no dawaj, zodiakary. Odpowiedzi to świnia, szczur, krowa, małpa. A oto pytanie. Które z tych zwierząt nie występuje w chińskim zodiaku? Świnia, szczur, krowa, małpa. Czas start. Krowa? Kurwa, krowa, chińska krowa? Mówię, że krowy by nie było jak już chyba. No ja bym zostawił chyba na krowę. No, mi też się tak wydaje. Chyba szczur chyba był, no małpa też bym zostawił. Małpa też mi się wydaje, że powinna być. Świnia albo krowa, kurwa krowę bym zostawił chyba. 50 no, daj na świnię. 3 może chociaż. Jeszcze jeden. No kurwa, pazernych, chuciu. Jeszcze jeden może, co? Może ta małpa jest podchwytliwa w sumie. Nie, no dobra, małpa i szczur. Nie, małpa będzie. Zwierzę, które nie jest w chińskim zodiaku. Nie jest chińskim. No to krowa albo mi się wydaje, że krowy nie będzie. Krowa albo świnia, no. Koniec już. No. Nie, nie. Czas stop w takim razie. Dlaczego w ogóle krowa? Nie rozumiem. Czemu w ogóle krowy nie ma na przykład? Nie kojarzy właśnie, żeby coś było. No szczur mi się kojarzy, małpa też. Ale dlaczego szczur i małpa tak, a krowa na przykład nie? Bo coś kiedyś słyszałem chyba. No dobra. W takim razie sprawdźmy wasze odpowiedzi. Kurwa, spadnie hajzak chuj. Kurwa. Jest! Pieniądze wracają do was! Proszę bardzo! Krowy nie ma w chińskim zodiaku, proszę bardzo. Bardzo ładnie. Ale te pytania są przejebane, szczerze, no. Do 7 je kurwa pisałem. Kolejna kategoria. Królowie czy czerwony? To czerwony. Królowie? Nie znam się na królach. Jak patrzę na siebie! Ale może co oznacza? Czerwony? Czerwony? Tak? Okej. Bugi będzie na ciebie, nie? Czerwony. Teraz od tego pytania, 5, teraz są 3 odpowiedzi, nie ma 4 już. Oto odpowiedzi. Kot, bocian, pies. A oto pytanie. Clifford to wielki czerwony. Kot, bocian, pies. Czerwony pies. Zostawiamy jak chuj. Jesteś pewien? No dobra, zajebiście. No kurwa, Clifford to pies. Jesteście pewni? Nic nie rozkładacie na pewno? 100% kurwa. Ja mu zaufam, nie? Ja nie daję. Okej, dobra. Czas stop w takim razie. No i nie wiem, jesteś bardzo pewny siebie. Myślę, że nie ma co przedłużać, tak mi się wydaje. Sprawdźmy odpowiedzi. Dzięki. Pieniądze wracają do was! Bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie. O kurwa. Dobrze, że tego nie przedłużałeś, bo bym się zesrał. Jak się teraz czujecie? W sensie z tym, że macie tyle pieniędzy, tego tam leży. Fajnie, ja się czuję dobrze. Z tym, że ale wiem, że w każdym momencie można przejebać wszystko, nie? No, kurwa, się no, nie spodziewać się, że będzie inaczej. No, wracajmy. Kolejna kategoria. Niedźwiedź, ryby morskie. Niedźwiedź, ryby morskie? Znasz się na rybach? Ja się na rybach nie znam. Jak kiedyś mówiłem, ale... Dawaj, niedźwiedź. Oto wasze odpowiedzi. Londyn, Berlin, Moskwa. A oto pytanie. Które z tych miast ma w herbie niedźwiedzia? Londyn, Berlin, Moskwa. Czas start. O kurwa. Moskwa wiesz? Chyba. A Londyn to nie był taki lew śmieszny? Nie. Ja bym po dwa chociaż rozłożył, nie? Pamiętajcie, że w finale możesz tylko nałożyć na jedno. Londyn bym nie dawał jak chuj, Londyn bym nie dawał jak chuj. Moskwa, ale... kurwa, to nie, no Moskwa... Jak to się może tam kojarzyć z Moskwą, a tutaj to... Kurwa, z Moskwą wódka, kurwa. Na Moskwa jest podchwytliwa, mi się wydaje. Dobra, kurwa, tak, zostaw, na moją odpowiedzialność. Gdzie to, gdzie to? No dobra, Bugi. No. Jak będzie Moskwa, to idę się najebać wódką. Czas! Stop! Dlaczego odrzuciliście Moskwę, skoro tam jakby Rosjanie głaszą niedźwiedzie, normalnie na unicyklach sobie niedźwiedzie jeżdżą i w ogóle... skojarzyło, na pewno Londyn bym odrzucił. No nie zgrywa mi się, kurwa, Londyn z niedźwiedziem. A, no dobra. Sprawdźmy w takim razie wasze odpowiedzi. Brawo! Berlin! Brawo! Pieniądze wracają do was, brawo! No macie pokaźną sumkę, jakby nie patrzeć w sumie. A najgorsze jest, że na ostatnim pytaniu możemy tylko na jedną odpowiedź postawić. To co? Kolejna kategoria? Tak, siódme pytanie. Przedostatnie już. O kurwa, no dawaj. Dorosłość czy mitologia? Trochę tam z mitologii niby pamiętam jeszcze, ale... Mitologia w dorosłości. No kurwa, dobra. Dorosłości, że wyglądać na dorosłą osobę, kurwa? No nie, dobra, nieważne. Mitologia. Oto wasze odpowiedzi. Się boję. Kobiety i ptaka, kobiety i słonia, kobiety i węże. A oto pytanie. Echidna to mityczny potwór, który jest połączeniem kobiety i ptaka, kobiety i słonia, kobiety i węża. Czas start. Echidna? Echidna? No to Echidna węża to chyba nie, bo to chyba Medusa wtedy, nie? No, słonia też bym odrzucił. Ptaka? Ptaka, Echidna, no, kurwa, może ptaka? Medusa była w mitologii? Kurwa, nie no, słonia, kurwa? Nie, słonia nie. Ja ptaka, kurwa, gryf nie jest w mitologii, ty? Ale kurwa, gryf to jest ptak, a tam nie ma człowieka w gryfie. Meduza to wąż? Ale w gryfie nie ma nawet człowieka, zjebie. Ja meduza to wąż? Dawaj pół kurwa. Na pół, kurwa. Nie dawaj na meduzę. Pół na pół. Ale nie na meduzę, no. No kurwa, a na słonia chcesz dać? Zostaw to. Zostaw pół na kurwa, pół. Więcej nie dawaj. Podoba mi się w ogóle wasza współpraca, nie? Bo kiedy trochę jest pewny siebie, ty kurwa jednak nie jesteś pewny na odpowiedzi. Na pewno nie pół na pół, Bugi. Ja pierdzielę. No, kurwa, debugi. Czas się wam nie kończy, guys. Pietrucha, bo ci jebnę. Pół na pół dawaj. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, czas, stop! Nie dostacie pieniędzy, zostaw pieniądze już, połóż te pieniądze. Dać pół na pół, to byśmy mieli pół, a teraz kurwa jak padnie... To będziemy mieć mniej, ale jest już meduza, no. A może echidna to jest inna nazwa meduzy? Najpierw było, że jednak nie wąż, bo meduza, a potem jednak, że gryf, że połączenie ptaka, to w końcu jak to jest, ja nie wiem. Gryf to nawet człowiek nie jest. No w sumie meduza jakby nie patrz też nie jest człowiekiem. Ale jest tam człowieku podobne coś. To co, sprawdzałem wasze odpowiedzi, nie? Będzie meduza, to lądujesz w kiblu, a co jak będzie słoń? To boję lądujemy. Wyjebane mam tego. Sprawdźmy wasze odpowiedzi. Kurwa, boję się trochę. No nie no. No debil, a jednak kurwa, no. Kobieta i wąż. Echidna to jest połączenie kobiety i węża. Ja pierdolę. Kurwa no. Ostatnie pytanie, finałowe, gdzie będą tylko dwie odpowiedzi i tylko na jedną możecie postawić. Będziecie mieli opcję 50-50. Albo tracicie wszystko, albo zyskujecie wszystko. Jesteście na to gotowi? Biorąc pod uwagę to poprzednie, co się działo, to nie. Dobra. Nie jestem pewny. Czujecie ten stres, to zabawę? Jest super, nie? Czujecie a, super. Super. Kategorie dla was. Waga, Amazonka. Waga, Amazonka. Waga? Ile coś waży kurwa będzie? Z wagi. No ile coś no nie, waży? No pewnie będzie coś z jednostką. A co Amazonkę chcesz kurwa? Kurwa nie będzie pytania od ile, jaką długość ma Amazonka. O Jezu. Nie wiem, nie dawaj wiem, Amazonkę. Amazonkę na pewno 100%? Tak. Chuj. No dobra. Oto wasze odpowiedzi. Nie można przez nią przyjechać na moście, nie udało się dotrzeć do jej źródeł. A oto pytanie. Które stwierdzenie na temat Amazonki jest prawdziwe? Nie można po niej przyjechać na moście, czy nie udało się dotrzeć do jej źródeł? Czas start. Mi się wydaje, że przez Amazonkę się kierują z tym, łódkami, czyli chyba nie da się przejechać przez most. No może. No mi się wydaje, że głupio, żeby nie dotarli do ich źródeł, chociaż w sumie może ma jakieś pojebane te źródła. Postawiliście na razie wszystko na, że nie udało się po nie przyjechać, w sensie po moście. Nigdy. Nie no, kurwa do źródeł przecież był łódką, samolotem, czymkolwiek, no a most to jest tylko jedna opcja. Ale może źródła są jakieś podziemne, nie no kurwa. A podziemne kurwa, to mają łódź podwodną, ja pierdolę, nie. Łódź podwodną, zajebiście. Kurwa, na filmach łódkami płynęli, to musi mieć jakieś znaczenie. Ale że wiesz, kurwa, na filmach też skaczą w samochodach, które wybuchają, nie? To także wiesz. Czas, stop! Ostatnie pytanie, ostatnia kategoria, finał. Postawiliście wszystko na to, że nie udało się przez Amazonkę przejechać na moście. Czy filmy oddały? Czy filmy oddały? Czy wasza wiedza na temat Amazonki oddała? Sprawdźmy wasze odpowiedzi. I ile? Czy wygraliście? Czy w ogóle w coś wygraliście? No, czytaj. Kurwa, no. Brawo! Pieniądze należą do was! Brawo! 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 Jestem was naprawdę dumny. Dzięki za gierkę w takim razie. Tam się możecie kierować pani tam Kasię, dam wam jakieś tam kurwa słodycze i inne pierdały. Pieniądze wam wyślemy pocztą, bla 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 bla. Wypierdalać, bon. Dzięki. Nara. Pa. Elo. Pozdrawiam mamę. Ostatnia drużyna troszkę pieniędzy wygrała, troszkę z tych pieniędzy wyniosła. Ale teraz zaprośmy kolejnych uczestników, którzy, mam nadzieję, pokażą większą klasę i jeszcze więcej pieniędzy wyniosą. Zapraszam kolejnych uczestników. To tędy jest do wejścia? To tu? Nie. Tędy mamy iść? Chodź. Uwa, to tam chyba. Kurwa, tu są schody! Tam? Tak, tutaj są schody! Czekaj. Tak, tak, ja wiem. A! Kurwa, tam jest, nie, tam jest... Tam były schody. Tam były schody. Później to będzie, później. Ej, nie no daj. Kurwa, jesteś tylko zabawką. Witam was serdecznie, witam serdecznie Marsa, witam serdecznie Proczyński. Czy jesteście gotowi w ogóle dzisiaj wzięcie udziału na Postaw na Milion, wygrania $1 miliona złotych, które tam leży? Nie. Nie, czapkę zdajemy tylko. Dobra, to teraz jestem. Jak w ogóle wasz samopoczucie, jak stres? Coś czujesz jakiś stres? Ja się mienię, jedynie. Ja pierdolę. Ja muszę manikiry odpierdolić, patrz na te pazury. Rar. Przejdźmy może od razu do pytania, nie ma co zwlekać, pieniądze od was już czekają, zobaczymy ile da wam się z tego wynieść, nie? Zostaw kurwa te pieniądze, połóż to kurwa. Kurwa mać. Jak smakowało? Jak moje zarazki. Pierwsza kategoria, pieniądze uprzywilejowany. Bierzemy pieniądze? No ja to zawsze za pieniądze. Pieniądze! Pieniądze? Pieniądze. Nie kurwa, zostaw kategoria pieniądze, połóż to. Odpowiedzi, Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk czy Freeze? A oto pytanie. Kto na ten moment jest najbogatszy według Forbes? Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, Freeze. Czas start. Ej, to Elon Musk chyba będzie, nie? Tak. Chociaż jeszcze ten Bezos to bym tak trochę postawił na niego, bo to wiesz. Czekaj kurwa, Freeze może. Ej, to byłoby rozsądne, jak położysz tu pieniądze, to sobie je zamrozisz, bo to Freeze. Ja muszę zmienić moją formę. Weź tam jakieś pieniądze za monitor połóż. A kto tu jest? Jeff Bezos. A tu? Elon Musk. Czas, stop! Zostaw kurwa te pieniądze już. Postawiliście na Jeffa Bezosa i Elona Muska. Na dwójkę tych. Bill Gates według was nie dornuje im teraz tym majątkiem. Nie. Jeżeli jesteście tacy pewni, sprawdźmy wasze odpowiedzi. Ty tam mógł on być, wiesz, jednak. Nie no, Bill Gates? Połowa pieniędzy przepadła. Elon Musk jest na ten moment bogatszy. Mam więcej majątku, no. Kurwa, połóż to! Pierwsza kategoria, już nie macie połowy pieniędzy. Jak się w ogóle z tym czujecie teraz? Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery. Około połowy, no. No to około, no to prędzej, no. Jesteście gotowi na kolejne pytanie? Nie. Tak, gotowi na kolejne pytanie. Kolejne kategorie. Biologia, chemia. A co to, w szkole jesteśmy z powrotem? Kurwa, masz pieniądze na stole, chcesz je wygrać czy nie? Biologia. Nie czujemy do tej drugiej kategorii chemii. Myślę, że nie powstanie z tego żaden związek. Czemu w ogóle kurwa? Tylko ci ręce latają do tyłu. Chuj tu wchodzi, kurwa, okay, no moje zwyrodnienie. Odpowiedzi. Żyrafy, słonia afrykańskiego, nosorożca, twojej starej. A oto pytanie. U którego z tych ssaków ciąża trwa najdłużej? Żyrafy, słonia afrykańskiego, nosorożca, twojej starej. Chemia była łatwiejsza chyba według mnie, ale no wybraliście biologię, no. Co z odpowiedzią? Zmieniliście kategorię na chemię, niech wam będzie, kurwa. Nie, od początku miała być chemia. Okej, miała być chemia, kurwa, ty źle kliknąłeś. Odpowiedzi. Zmienia kolor na czerwony, zmienia kolor na zielony, zmienia kolor na niebieski, nie zmienia koloru. A oto pytanie. Ten debil sam pewnie nie wie. Papierek lakmusowy w kwasach zmienia kolor. Na czerwony, zielony, niebieski, nie zmienia koloru. Czas start. Jaki, kurwa? Lakmusowy. Czym jest papierek lakmusowy? Który sprawdza, kurwa, pH roztworów. Podstawy chemii, no co to są? To na niebieski chyba było. W kwasach. Co ja po kwasie mam wszystkie kolory. Ja też, kurwa. Ja pierdolę. To jest drugie pytanie dopiero, do chuja. To jest czerwony, ja walę no na czerwony. To są pytania, kurwa, na poziomie szóstoklasisty. Im mniej mamy, kurwa, tym mamy większe szanse. Co ty pierdolisz? Ja nie wiem. Nie no. Jak się wyłania, kurwa, zwycięzca tego programu? Postawiliście na czerwone, kurwa, wszystko. debile. Kurwa, weź ten niebieski zabierz, bo wam pierdolne w łeb, przysięgam. Czemu ty taki jesteś? Ale w ogóle sprawdźmy odpowiedzi! Sprawdźcie odpowiedzi! Zamknij pysk, sprawdźmy odpowiedzi! Bardzo ładnie, wygraliście. Uuu, kurwa, czerwony. Piona. W ogóle mam do was pytanie, co zrobicie z tymi pieniędzmi, jakie wygracie w ogóle? Przejebiemy. Na co? Kupię sobie rakietę. Kolejna kategoria. Planety, roboty bosmańskie. Co kurwa? No bejtuje. Dawaj roboty. A umiesz węzły? No nie chcemy tego. Co do ciebie upli jest łatwiejsze? Planety czy roboty bosmańskie? Planety i mam wybrał. To planety, planety. Planety? Jakiś głos z niebios mi powiedział, że planety. Odpowiedzi to Neptun, Merkury, Ziemia, Jowisz. A oto pytanie. Która z planet jest największa? Neptun, Merkury, Ziemia, Jowisz. Czas start. Kurwa, Jowisz albo Neptun? Jowisz. Neptun? Nie, Jowisz jest większy. Nie możemy powiedzieć, że tu jest Jowisz, zostawimy nie. To? Nie, kładź tam. No. Na tym polega program, przekładasz pieniądze. Ale ja jestem zabawką, nie widzisz? Jowisz, ty nie wisz. On wi. I oni wiem. On Jowisz. No. Fubli, sprawdźmy odpowiedzi, bo mi kurwa IQ spierdala przy nich. Brawo! Pieniądze są z wami. Kolejne kategorie, uwaga. Książę, pokaż rogi. Tu mam jeden róg, jak chcesz. Oto wasze odpowiedzi. Głowonóg, płas, mięczak, skorupiak. A oto pytanie. Ślimak, winniczek to głowonóg, płas, mięczak, skorupiak. Czym jest kurwa głowonóg? To gdzie jest mięczak w końcu? Trzeci. No to tutaj. Dawaj pieniądze na niego kładź, kurwa. Co jebie ci, zaraz zabierz te pieniądze. Chłopcu ma zrazu do pieniędzy. Sprawdźmy odpowiedzi, łupli, weź. Bardzo ładnie, pieniądze wracają do was. Bardzo ładnie, kurwa, bardzo ładnie. Kategorie dla was. Matematyka, Mila. Co to jest Mila? Mila Kalifa, a to Mija. I ogólnie od tego teraz pytania wchodzimy na kolejny etap, gdzie teraz macie tylko 3 odpowiedzi. Nie macie 4, tylko 3. 3 prawidłowe odpowiedzi, to łatwe. Nie, kurwa, jedna prawidłowa z 3. On nam jakieś kosinusy, sinusy. Jestem czerwony, prowadzę postaw za milion. Milę weźmy. Dobra. Oto wasze odpowiedzi. 666, 1609, 420. A oto pytanie. Mila angielska to ile metrów? 666, 1609, 420. Czas start. To 1609S. Ja tyle miałem z domu do szkoły. Halo? Halo, to ty dzwonisz? Dodzwoniłem się do mięczaka? Do ciebie, Dawid. Bardzo ładnie. Pieniądze wracają do was. 1609, dokładnie, metrów. Kolejne kategorie dla was. Moda, komiksy. Gdzie jest żaba? Chodź ty, kurwa. Komiksy. Komiksy? Moda. Ja mam laser jak z komiksu. Wskaźnik poziomu ssania. Oto wasze odpowiedzi. Romka, Tytusa, Atomka. A oto pytanie. Kogo próbują uczłowieczyć bohaterowie Papcia Chmiela? Romka, Tytusa, Atomka. Czas start. Jeszcze raz, kogo? Pytanie, w sensie... Tytus to była mapa, no, nie? Romek i Atomek. Tak jak Bolek i Lolek, Tytus, Romek i Atomek. Gdzie jest mapa? Na którym? Na drugim. Dzięki, Dawid. To zostawiamy. No powiedział, że na drugim jest małpa. No tak, na drugim jest małpa, no bo jest małpa na drugim, no. Dzięki. Proszę bardzo. W sensie ty strzeliłeś w ogóle? Równie dobrze mogę po prostu blefować prosto w twarz teraz i mówić, że tam jest małpa, no. Ej, no. Nie rób tego. Także kurwa, lepiej zastanówcie się, no. Ale on ma dobre serce, on nas nie oszuka. 100%? Nie wiem. On bejtuje teraz. A Tomek to był ten grubas z okularami. Ej, kurwa, body shaming. Ej, mięczaku. Tytusa małpą, kurwa. Rasisto jeba. 100%? Tytus? No. Tak. Dobra, Tytus jest tam, czas tak. Stop. Proszę bardzo, sprawdźmy wasze odpowiedzi. Czy Tytus był uczłowieczniany? A Romek jak wyglądał? Jak Zjeb. Hej! No, Romek jesteś hejterem. Bardzo ładnie! Pieniądze wracają do was, bardzo ładnie. Bardziej zmęczył ten teleturniej z wami niż kurwa ogólnie cały ten teleturniej. Postaw na klapę! Jezusie. Kolejne kategorie. Wódz, Brzechwa. Bierzemy Brzechwę? Brzechwę bierzemy. Brzechwa, Jan Brzechwa, on ma na imię Jan. Jano Siciliano. Oto wasze odpowiedzi. Dawaj. Kapusta, pomidor, cebula. A oto pytanie. Ach, to feller. Kto oświadczył się buraczkowi w wierszu na straganie Brzechwy? Kapusta, pomidor, cebula. Czas start. Kto się świadczył? Oświadczył. Komu? Pierdolę. Ach, to feller wesknął seller. Ale to była cebula jak nic, kurwa. Cebula ma warstwę. No bo mój buraczku, mój czerwony, czyżbyś nie chciał takiej żony? No to cebula mówiła jak nic. Cebula ma warstwy. Ewentualnie możemy jeden banknot postawić, kurwa, na tym, tu gdzie jest, wiesz? Ale to cebula była jak chuj. Jeżeli będzie źle, to moja pani z przedszkola będzie zła, że nie wiem. Chuj jej. Co już więcej nie zarucham. Czyli wszystko postawiliście na cebulę, tak? Tak. No. W takim razie, chuj, ale... jeżeli jesteście pewni na 100%, że wszystko na cebulę, sprawdźmy wasze odpowiedzi. Czy potrzebuje 30 sekund dodatkowych? Nie wiem. Nie no, spierdalaj, dawaj to. Pokażę nasze ich odpowiedzi. Bardzo ładnie, cebula. Bo mamy... Jo! Wiesz co jest najlepsze? Że nie wiedziałem. Ja też nie. Finał przed wami. Ostatnie pytanie. Macie tylko dwie odpowiedzi. 50-50. Możecie postawić tylko na jedno pole. Kategorie dla was. Zimowa pogoda, długość. Ho, największy. O. Patrz, taki. Długość. Nie była ta piosenka, nie? Zimowa pogoda. Nie, to była znana pogoda. Się chowa. Ty, to może długość, co? Bo to znowu będzie liczenie, kurwa, mówię ci. Ale to śmiesznie wygląda, jak on jest z tym bazem, kurwa. Tak. Czyli co, długość? Długość. Okej. Okay. Oto długość. Odpowiedzi. Granica amerykańsko-kanadyjska, Amazonka. A oto pytanie. Co jest dłuższe? Amazonka czy granica amerykańsko-kanadyjska? Czas start. No to Amazonka! Nie, bo Amazonka nie będzie miała 7, kurwa, a ta... Ona miała więcej. Co ty pierdolisz? Granica będzie dłuższa. I kurwa, 7, co ty pierdolisz do mnie za czary? Kurwa, jestem zabawką. Ej, ja bym dawał na granicę. Amazonka idzie tak. No, nie? To tak idzie. Amazonka idzie... Stała. Powiem wam tak, obie rzeczy są w chuj długie. No, to coś zajebiście, no bo znam ci już lepiej tam. On ma temat rzekę, więc ja stawiam na granicę. Pierdolę, granica. Granice zostały przekroczone w tym momencie. Na granicę wszystko, tak? 100%. Na koniec świata i do twojej starej. Czas stop w takim razie. Ostatnie pytanie, ostatnia odpowiedź. No i teraz przekonajmy się, czy coś w kolei wygraliście, czy wszystko straciliście. Wupli, pokaż odpowiedzi. Brawo! Granica kanadyjsko-amerykańska jest dłuższa od Amazonki. Brawo, bardzo ładnie. Halo? Policzcie, ile macie banknotów łącznie. Nie, ty policz, ty jesteś prowadzący. Chcesz te pieniądze, czy nie? Ile tam jest? 3? Ostatnia drużyna lekko mnie zaskoczyła mimo wszystko, chociaż tam w jednym momencie trzeba było jej pomagać. Na razie prowadzą, ale sprawdźmy wiedzę kolejnych uczestników. Zapraszam was. Witam was serdecznie. Dzień dobry. Jak się czujecie w ogóle dzisiaj? Jakie samopoczucie? A, super. Czujecie stresu lekkiego? W ogóle. Powinniście, bo te pieniądze trenarzy mogą być wasze. Czułem robienie w dupsku. To chyba dobry znak. Sorry. A na co przeznaczycie w ogóle te pieniądze, wygracie? Nie wiem jeszcze. Okej, zajebiście. Dobra, dobra. Zainwestuję w krypto. Kategorie dla was. Uwaga. Religie, pies. Lepiej pies, co? No. Pies? A oto odpowiedzi. Reksio, Scooby, Pluto, Szarik. A oto pytanie. Jak nazywał się żółty pies myszki Miki? Reksio, Pluto, Scooby, Szarik. Czas start. Pluto. Pluto! Tu jest Pluto, tak? Trzecie Pluto. Czyli tu jest trzecie Pluto, sorry. Rzucaj to, Bernardyn! Rzucam. Dawaj. Jedną ręką ciężko, ale rzucam. Jak matką. Wszystko? Definitywnie. 100%? Wszystko. Definitywnie? Tak. Nie potrzebuje 30 sekund dodatkowych? Jasne. Tak? Nie, na spokojnie. Bez zastanowienia. Sprawdźmy w takim razie, czy to był jednak Pluto. Bardzo ładnie! No i super. Bardzo ładnie. O, jak się czujecie? Był jakiś tam stres? Lekko napłynął do was teraz? Zero stresu? Zero stresu na chillku? Adrenalina totalna jest. Dobra, zajebiście. Kolejne kategorie dla was, uwaga. Kolorowe koła, fizyka. Fizyka. A, nie, kolorowe, dobra, a nie lepiej kolorowe koła? Trzeba być w kolorowych kołach. Które koło jest bardziej kolorowe? No, a umiesz fizykę? Zależy do jakiego poziomu. Znasz wzory? Znam. To fizyka. No dobra, fizyka. W takim wypadku odpowiedzi. Proton, elektron, neutron, kuta z profcia. A oto pytanie. Co jest najmniejsze? Proton, elektron, neutron, kuta z profcia. Czas start. Kuta z profcia. Ej, w sumie... Nie bądźcie debilami, kurwa, proszę was. A ty wiesz? Czy ty na mnie się teraz dajesz? Ja na ciebie. O chuj. Troszkę przypał. Dobra, chuj, elektron, go. Niech będzie. Pognali. Potrzebujecie 30 sekund dodatkowych? Nie. Czas, stop w takim razie. Przekonajmy się, czy elektron jest z tego całego zbioru tutaj najmniejszy? Proszę o odpowiedzi. Bardzo ładnie! Elektron, bardzo ładnie! On wiedział, partner mina. No kurwa wiedział, że to jest elektron, na 100% wiedział. Jednak jesteś mądry, to no szanuję cię za to. Szczerze, bałem się przez chwilę, że kurwa straci ten milion, jak postawić na kuta sprawcia, ale kolejna kategoria dla was. Flagi, dramat. Chyba flagi lepiej. Flagi. No flagi. Flagi? Flagi. Dobra, oto wasze odpowiedzi. Ale ja nie umiem. Indii, Kuby, Jamajki, Niemiec. A oto pytanie. Która flaga nie zawiera czerwieni, bieli i błękitu? Indii, Kuby, Jamajki czy Niemiec? Czas start. India, Niemcy odpadają. India też, bo India ma biały. Jamajka ma zielony, żółty. A Kuba to nie jest takie, tylko że jak taki orzeł tam czy coś? Takie trochę Niemcy, czy... Kolumbia, nie wiem. Jamajka. Gdzie jest Jamajka? 100% stawiać znowu na Jamajkę? Pojebani wy jesteście? Może postawcie kurwa cokolwiek chociaż na coś innego. Nie, bo nie, tu jesteśmy po pieniądze. Musimy wygrać. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Postaw na milion, a nie postaw na połowę. Biorąc pod uwagę rachunek prawdopodobieństwa, mamy 25% szans, a 50. Biorąc pod uwagę to, że głupi ma zawsze szczęście, jesteśmy podwójnie głupi, to mamy kurwa tych procent szans 100. Matematyka zaawansowana. 100% dajcie pan na Jamajkę. Tak. Na 100%, tak. Kurwa, jesteście tak. Pewni. Dajesz w końcu odpowiedź nie. Dobra, skąd jesteście pewni? Odpowiedzi proszę, teraz w tym momencie. Let's go, zobaczmy, czy stracicie teraz milion, czy go zyskacie z powrotem. Zobaczmy, nie ma szans. No, super. No i ładnie. Ale lecimy, Bernardyn. Cieszę się waszym szczęściem, strasznie, bardzo, oczywiście, że tak. Tak. To wychujacz na pewno. Popatrz na niego. Kurwa jebana, nienawidzę się. Trzecie pytanie, macie dalej milion w trzecim pytaniu. Kategorie, uwaga. Punkty, uroda. Jakie punkty? To chyba uroda lepiej, chociaż... Co? No dobra. Uroda? No kurwa, no, decyzja! Poczekaj, wyliczankę muszę zrobić. Gdyby kuska kwieci plecin, to by ślimak chuj ci w dupę. Uroda. 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 Oto wasze odpowiedzi. O kurwa. Psie smutki, kurze łapki, gęsie skórki. Co to kurwa za pytanie? A oto pytanie. Zmarszczki wokół oczu, widoczne głównie podczas uśmiechu. To psie smutki, kurze łapki, gęsie skórki. Co to kurwa za pytanie? Czas start. Co to kurwa za pytanie? ja muszę wyczuć woń pieniądza. Czemu psie smutki ktoś by to miał nazywać? Debil jeba. Jednak żyjemy w narodzie idiotów. No to musimy all in wszystko kurwa grać. Przecież by było się teraz tracić kurwa wszystko w tym momencie. Ja zostawił. Zostawiamy, nie? Tak. No, tak. Tak też uczyliśmy. Daliśmy na kurze łapki, prawda? Czy na co? Nie, na ej, dobra, bo jeszcze macie kurwa trochę pytań. Co ty zrobiłeś? Pokliknąłem już. Zmieniamy kurwa kategorię, bo nasz, prawda, zarząd tam spierdoli z pieniędzmi. Także zmieniam kategorię. Kategorie dla was. Królewski małżonek i dramat. Dramat? Chyba dramat. Dramat to jest nasza aktualna sytuacja. Dobra, oto wasze odpowiedzi. Król Lear, Otello, Hamlet, Macbeth. A oto pytanie. Sztuka z Szekspira, w której kluczowym elementem są trzy wiedźmy, to Król Lear, Otello, Hamlet i Macbeth. Chyba tak było w kolejności. Macbeth. Macbeth? Miałem to ostatnio na polskim. O, no to jak miałeś, to ci zaufam. Ale nie będę spoilerował. Spoilerować książkę, popierdolony ty chyba jesteś. Jeszcze kurwa lektury. Żartuję, nie przeczytałem tego gówna. Macbeth, 100%, tak? 200. 200%, okej, dobra. Tak, zarząd, nie pomyl się teraz, kurwa, proszę cię. Bardzo ładnie, pieniądze wracają do was, bardzo ładnie. No i dobra. Bardzo ładnie. Kategorie dla was. Chłopiec, Filipiny. Od tego pytania macie teraz tylko 3 odpowiedzi, nie macie 4 odpowiedzi, tylko 3. Chyba nie Filipiny, co ty wiesz? Chyba chłopiec, co? No, chłopiec. Chłopiec? Dobra, chłopiec. Oto wasze odpowiedzi, kurwa. Stalówka, Ekierka, Zjeb. Piotruś Pan przewodził grupie zagubionych chłopców. Jeden z nich miał na imię Stalówka, Ekierka, Zjeb. Czas start. Stalówka, Ekierka albo Zjeb. No stalówka, nie? Stalówka. Tak, to jest jedyna rzecz, którą kojarzę, która mogła być imieniem, czyli... Ekierki to ja na matmie używałem. Kurwa, stalówki się używałeś? Stalówkę to mam długo piszę. No właśnie! Nie no, stalówka. Stalówka makes sense. O, wiem na co przeznaczę pieniądze z wygranej. Dołożę sobie do wiarki. A przez to, że jestem jebanym samochodziarzem, mam inne wydatki. Kurwa, Bernardyn, masz 5 lat. I chuj. 100% na stalówkę, tak? Jasne. 100% tak na moim teście na autyzm. Czas stop w takim razie. Zarząd, proszę cię bardzo, pokaż nam odpowiedzi. Stalówka, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Dobrze, Bernardyn, ale lecimy. Dobrze, piąteczka. Kategorie dla was. Królowie i muminki. O kurwa. Ja nic nie wiem z muminków. Chyba królowie lepiej. Królowie możemy. Chociaż królowie, te muminki mogą być proste, skoro są tylko 3. A co jeżeli będzie coś typu, który muminek miał syfilis, a żadne z innych o tym nie wiedziało? To królowie. Królowie? Królowie. Tak no okej, dobra. Oto wasze odpowiedzi. Bolesław Chrobry, Zygmunt III Waza, Władysław Jagiełło. A oto pytanie. Który z królów panował najdłużej? Bolesław Chrobry, Zygmunt III Waza, Władysław Jagiełło. Czas start. Waza to ja robię do likwidów, kurwa. Waza, nie baza. Waza, nie baza. Znowu dacie wszystko na stan, na 100%? Nie no, nie. Możemy rozłożyć trochę, żeby grać pod kątem. A na chuj, niech tam tych dupa boli. Wiemy, że waza, bo w sumie ja nie wiem totalnie. To Jagiełło, kurwa! Czemu Jagiełło? Jagiełło! Skąd wiesz? Bo pamiętam z historii. Poczekaj, dobra, jakoś to trzeba sensownie rozłożyć. No dobra, to dajemy po jednym tu. Żeby pograć. Żeby pograć. I pasuje. Czyli tak zostawiać, tak? Nic dodatkowo 30, tak. Nie szkodać tego nic, zero, tak. Kurwa, koniec, tak? Czekaj. On nas bejtuje. Zarząd, pokaż nam odpowiedzi. Bardzo ładnie. Dziękuję ci. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Super jesteś, Bernardyn. Bardzo ładnie. To był Władysław Jegieło, tak, bardzo ładnie. Kategorie dla was. Książę i koziołek. Koziołek. Chyba. Koziołek. Kornel Makuszyński, Jan Brzechwa, Julian Tuwim. A oto pytanie. Kto napisał Koziołka Matołka? Kornel Makuszyński, Jan Brzechwa, Julian Tuwim. Czas start. Już? Polegam na tobie. Na mnie? Ja nie mam pojęcia. Okay. A ty wiesz? Tak. Patrz, co się tak robi. O jebany ten co robi. Ty wiesz? Bo ja nie wiem w sumie. Koziołka Matołka. Nie, twoją starą. No to Kornel Makuszyński. Ja pamiętam imię Kornel. Tak mi imię Kornel zapadło w pamięć przy Koziołku. Na pewno, kurwa, to było przy Koziołku. Tak. Koziołek, Matołek, Kornel Makuszyński. 100%? Nic nie zmieniacie? Tak, nic. Ale no, tak na 80. Zaufaj, 100%. No dobra. Zarząd, pokaż nam odpowiedzi. No i dziękuję. Kornel Makuszyński, to prawda. No. Dobrze, Bernardyn, ty to jednak jesteś. Dało się tam ostatnio, co? Finał przed wami w tym momencie. Normalnie tak się cieszę, że aż... Pytanie finałowe, możesz tylko odpowiedzieć na jedną opcję, w sensie na jedną, kurwa, na jedno pole odpowiedzieć. Kategorie dla was. Chromosomy, Matrix. O, chromosomy. Bo chromosomy to my mamy dodatnie wszyscy. Ja lubię. To jesteś złodziejem chromosomów. Matrixa nie oglądałem. Ja też. Chyba chromosomy. Chromosomy, tak? Oto wasze odpowiedzi. Matki, ojca. A oto pytanie. Czyje chromosomy decydują o płci dziecka? Matki czy ojca? Czas start. O kurwa. O chuj, mamy 50-50. X, Y, nie? Człowiek, znaczy się patrzy to X, a to w ogóle chodzi o chromosomy, czy to jest coś innego? Tak, chromosomy to było to X, Y. Obydwu. No to daj na obydwa pola, kurwa. Ja bym tak dał na przekór biologii ojcu, ale to nie. Ja bym dał ojcu bardziej, szczerze. Ale poczekaj. Zamiataj to. Przejebiemy to. Przepierdolimy to. Nie no. Ja wyjebane. Ostatnią opcją daj zmienić teraz. W tym momencie. Jeżeli nie zmieniacie, to już koniec. Dobra, daliśmy na gen ojca, prawda? Tak. Tak. No to zostawmy gen ojca. Trudno już. Zarząd, pokaż nam prawidłowe odpowiedzi. Albo odpowiedź już bardziej, no. Jest, brawo. Kurwa! Brawo! Brawo! Geny, tak, chromosomy ojca wydają płci. Bardzo ładnie, brawo. Nie wiem, co zrobiliście, farciarze. Kocham się, Bernardyn. Widzimy się w kolejnych odcinkach, jeżeli kurwa kiedykolwiek będą. Trzymajcie się, pa. Machaj ładnie, kurwa, jeden z drugim. Zostaw te pieniądze, Bas. Spierdalaj!